Do zdarzenia doszło 25 września, 5 lat temu. Na policję zadzwoniła kobieta, która poinformowała, że na stacji paliw w Wąsoszu najprawdopodobniej pobito nietrzeźwego mężczyznę. Na miejsce przyjechali policjanci z Górowskiej Komendy. Gdy przyjechali na miejsce, rzeczywiście pokrzywdzony leżał na ziemi, miał obrażenia głowy. Funkcjonariusze, gdy to zauważyli, nie wezwali pogotowia, ale umieścili tego mężczyznę w radiowozie i postanowili go odwieźć do domu, wiedzieli, gdzie on mieszka. Gdy zajechali pod dom i otworzyli drzwi radiowozu, ten mężczyzna wypadł na zewnątrz i uderzył głową o betonowe podłoże, ponieważ był nieprzytomny. Mimo to funkcjonariusze nadal nie wezwali pogotowia, lecz postanowili zawieźć tego człowieka do komendy w Górze. Na komendzie lekarz, który badał pacjenta, stwierdził, że natychmiast trzeba go zawieźć do szpitala. Mężczyzna zmarł po 9 dniach. W tej sprawie zapadł wyrok skazujący. Funkcjonariusze za nieumyślne niedopełnienie obowiązków oraz nieumyślne narażenie pokrzywdzonego na doznanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia zostali uznani za winnych. A jakie doświadczenia z policją mają mieszkańcy naszego regionu? Osobiście, jeżeli chodzi o policję, to widzę i dobre, i złe strony, ale bardzo rzadko się zwracam do policji, ale w momencie, kiedy się do tej policji zwróciłam, zostałam odrzucona. Jak na razie to nie miałam w ogóle żadnego do czynienia z nimi. Ma pan do nich zaufanie pełne? Tak. Sąd rejonowy w Głogowie skazał policjantów na pół roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Mężczyźni zostali zwolnieni z pracy.